Mówi się, że daną grę wyprodukowało Studio X. W takim razie, czy gry robią producenci, a jeśli nie, to co oni w ogóle robią? I czy są w ogóle potrzebni? Postaram się dziś tego dowiedzieć i z dziką rozkoszą będę wypytywał o to człowieka, który zajmuje się tym od wielu, wielu lat. Naszym gościem jest dziś nie kto inny jak Tomasz GoP. Witam cię, Tomku. Jak się masz? Bardzo dobrze, nie narzekam. Cześć Mateusz, wszystkich widzów również. Witam, bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś do. No właśnie, do czego to się okaże jeszcze? Pogadamy, zobaczymy, co wyjdzie. Może będzie fajnie, a może jak zawsze. No okaże się. Zanim w ogóle przejdziemy do rozmowy, to chciałbym Cię jeszcze zaskoczyć, bo jeden z, że tak powiem, moich widzów i, i serdecznych kolegów. Poprosił, żebym cię pozdrowił od niego. E, o, masz pozdrowienia od Michała Defańskiego, Defana, twojego wielkiego fana. E, miałem też przyjemność go gościć. E, razem z Rysławem rozmawialiśmy o tym, jak być nerdem w dobrej formie, więc on, on jest no twoim o. wielkim fanem i kazał Cię pozdrowić, więc pozdrawiam. No kurczę, po tylu latach jeszcze mam jakiś fan, aktywności zero. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Tak Zwracam pozdrowienia wszystkim, którzy jeszcze mieli okazję zapamiętać, że istnieje. Bardzo miłe to. No dobra, Tomku. Tak jak wspomniałem, na, jakby na, zajmow na byciu producentem, zjadłeś zęby, byłeś producentem przy bardzo wielu grach, byłeś twarzą przy, przy kilku grach. Właściwie nie aż tak wielu. Ja staram się angażować w projekty, które trochę trwają, także. Były no to, na pewno to już... są ludzie, którzy zrobili dużo więcej gier ode mnie. To już zależy co, jak definiujemy wielu, w moich oczach okay. wielu. Okej, okay. dobra, no okej. Okay. To może opowiesz przy jakich grach pracowałeś, e... mm -hmm. tak pokrótce, ile ich było w ogóle. Tak, no bo ja, ja nie mam złudzeń, na pewno więcej wśród widzów jest teraz ludzi, którzy nie mają pojęcia kim ja jestem. W przeciwieństwie do tych, którzy może gdziekolwiek, cokolwiek słyszeli. Minęło już w marcu, czekaj, 2006, to ile to będzie? 17 lat? Tak. 8, 17 lat minęło, gdy wstąpiłem do branży gier. Moja pierwsza praca to nie było robienie gier, tylko to było bardziej IT, helpdesk, ale to nieistotne w tej chwili. W 2006 roku faktycznie zacząłem pracę przy pierwszym moim projekcie Game devowym. Ja w ogóle nie wiedziałem, że będę gry robił. Zanim zacząłem, to było ciekawe. To był Wiedźmin, pierwszy do CD-projektu się dostałem na koordynatora produkcji i cała ta ścieżka produkcyjna się też dla mnie właśnie wtedy zaczęła. Zakładam, że o niej dzisiaj trochę porozmawiamy, także mm, też trochę więcej na ten temat. Po Wiedźminie pierwszym był oczywiście Wiedźmin drugi, to były lata 2008-2011 mniej więcej. Spotkaliśmy się zresztą na Digital Dragons, gdzie ja miałem okazję, przy okazji prezentacji, którą robiłem, też sobie odświeżyć w jakich latach robiłem. Także nie będę ukrywał, że teraz mam ściągę i <ścoughs> nie, 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 nie wszystko z głowy, bo trochę tego już było. Do, do, do 2011 był Wiedźmin drugi faktycznie, potem dołączyłem do CI Games, gdzie robiłem Lords of the Fallen, aktualnie dość modny, ale to nie to Lords of the Fallen. Projekt i to robiłem do 17, byłem częścią e, CI Games. E, w międzyczasie gdzieś też zacząłem udzielać się jako streamer, bo taką ochotę najzwyczajniej w świecie miałem. E, zrobiłem chyba ponad 100 odcinków rozmów z deweloperami. I w ogóle takich zwykłych let's playów, czy t, 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 takiego najbardziej pospolitego streamowania, to ponad 200 sztuk zrobiłem. Nie jest to jakoś gigantycznie, bo nie streamowałem codziennie, ale jakieś doświadczenie mam, to też mi pozwoliło liznąć paru rzeczy z tym związanych. Potem w, w latach 2017 18 pracowałem w dużo mniejszym zespole, i to było nie w Warszawie, bo stąd się, stąd pochodzę, tylko w Gliwicach. Pracowałem w Distractive Creations przy Ancestors Legacy. No i potem dołączyłem do Hogów, do Flying Wild, Hog dokładnie w 2018 i pracowałem przy Evil West. W ogóle też, i o tym pewnie będę wielokrotnie dzisiaj wspominał, ale miałem okazję przy każdym z tych, w każdej z tych przygód z trochę innej strony spojrzeć na, na game dev, na tworzenie gier. Moja pierwsza rola to był koordynator produkcji. Druga to było. Z producenta trochę się przesunąłem w stronę marketingu, bo, Wiedźmin mi drugi to bardziej byłem w marketingu. Przy trzecim projekcie zacząłem trochę, czyli przy Lords of the Fallen, trochę zarządzać, byłem producentem wykonawczym, tak naprawdę. Potem jak dołączyłem do zespołu małego, bo to jest zupełnie inna skala, gdzie i na pewno no, będziesz miał na pewno pytanie, czy producenci są w ogóle potrzebni. To nie jest proste pytanie, wbrew pozorom, albo. Bo inżynierem też tak się składa ja jestem. Po staro inżyniersku się mówi, to zależy. To jest bardzo dobra odpowiedź na to Cały pytanie. Czas się tak mówi. Dlatego ja o tym pewnie wspomniałem przy okazji tego mniejszego zespołu, przy którym pracowałem. I tam nauczyłem się bardzo wiele, właśnie jak, jak indyki tak zwane działają. Niesamowite przygoda. A teraz właśnie byłem lead producentem, czyli kierownikiem produkcji w projekcie Evil West, a w tej chwili już. Stałem się dyrektorem, w związku z czym zajmuję się więcej niż jednym projektem. To jest też zupełnie inne. I w tym wszystkim chodzi mi tylko o to, że miałem okazję z bardzo wielu stron na Game Dev spojrzeć. W tym też parę rzeczy sam fizycznie wytworzyłem, bo wielu ludzi uważa, że producent to nigdy tak zwanego kontentu nie tworzy. A to nie jest prawda, ale o tym też też, właśnie też tym na Właśnie o tym chciałem jeszcze w tym wstępie no. zapytać. Po po powiedziałeś, że właśnie miałeś okazję spojrzeć na gaindę z różnych stron, ale czy też jakby, w cudzysłowie, pr pracowałeś? Tak, tak, haha, ha. uwielbiam te żarty, wszyscy je <laughs> uwielbiają, ale nie zrazisz mnie, możesz śmiało w ogóle, w każdym razie nieistotne, w każdym razie um... Oprócz tego, że zarówno w tabelkach pracowałem, oprócz tego, że w marketingu pracowałem, to udało mi się zarówno dotknąć trochę designu, projektowania, to było przy Lords, co wtedy jeszcze bardziej na papierze. Ale w przypadku Ancestors Legacy i Evil West faktycznie były już rzeczy, które ja wytworzyłem albo napisałem, albo nagrałem, albo nawet skomponowałem, bo zdarzyło mi się i piosenkę popełnić. E, videosy, które w grach były, też robiłem. Wszystkie filmiki, które na przykład skill przedstawiają i e, umiejętności gracza, miałem okazję gdzieś tam skonstruować czy przy pomocy kolegów i koleżanek i zrobić, e, ale to wszystko też miałem okazję i z chęcią i ochoczo fizycznie implementować. Do gry, to znaczy nie tylko wytworzyć, nie wiem czy to jest tekst, film czy jakieś tam nagranie, ale też umieszczać to w grze, nauczyć się w jaki sposób się plik umieszcza, jak się go potem do repozytorium wrzuca. To są wszystko bardzo fajne rzeczy, które mi poszerzyły światopogląd, otworzyły oczy i dużo łatwiej jest mi zrozumieć, że, że to nie jest takie proste, bo wielu ludzi dzieli deweloperów na tak zwanych kontentowców. I tak zwanych meta, overheadów czy tam back office, jakby tam tego nie nazwać, wrzucają wszystkich producentów, HR-owców, marketing, administrację do jednego worka. A to nie jest chyba tak proste, ale to o tym jeszcze dotkniemy. Także miałem okazję i to było fajne. To było takie słowo enlightening po, po angielsku, ale to było takie, takie wiesz. Natchnęło mnie to, na pewno. Okej. Okay. Wspomniałeś o streamowaniu. Ja jakby ten moment trochę przegapiłem, nie, jakby nie było mnie w internecie w tym czasie, a szkoda. Jakby jak teraz sobie troszeczkę pooglądałem, posłuchałem przegranych albo na przykład taki materiał, to trochę z roz, nawet z rozrzewnieniem oglądałem o Wiarze, chyba z Były. 2016 roku, gdzie rozmawialiście o superchocie bodaj. By, by, był taki materiał. Robak uwielbiam, on, on zawsze cisnął, żeby był jakiś robak i bonsai, pamiętam, tak, no nieważne. Po, no. Polecam, polecam sobie obejrzeć, jak ktoś chce wrócić do tych wspomnień. Naprawdę? Ale... A słuchaj Mateusz, jeśli mogę, zrewanżuj się, powiedz mi, jak to się zastarzało według ciebie? Bo ja już od dawna nie oglądałem tych, tych przygranek, to już parę ładnych lat. Słuchaj, no. pewne, prze, pewne jakby przewidywania były na wyrost, pewne takie nadzieje były za, za duże. Może dlatego, mhm. dlatego później był taki zawód, że to się tak szybko aż nie, nie, nie rozwinęło w późniejszych czasach i się zatrzymało, ale sam, samą tą rozmowę się bardzo dobrze cały czas ogląda, słucha przede wszystkim, bo ogląda trochę mniej, bo wtedy chyba żeście zaczynali czy, czy coś takiego, więc jakościowo nie do końca jest, ale słucha. Słucha mhm. się bardzo cały czas bardzo dobrze. Więc z takiej perspektywy osoby, która tego jakby nie przeżyła, że tak powiem, od razu wtedy, to moim zdaniem warto po to sięgnąć, jak ktoś jest zainteresowany. Ale powiem ci, że takich archeologów w VR jak ja nie ma za dużo, więc, więc nie licz na jakieś skoki, A, skoki oglądalności. Czy nie, um. nie, broń Boże, w życiu w życiu mi do głowy nie przyszło. Ale bardziej chodzi mi o to, że jak ja, już, jak ja już przegranych jakiś czas robiłem i patrzyłem na to, jak świat poszedł do przodu, jak cała ta formuła ewoluowała, podcasty się zresztą stały mm -hmm. bardzo popularne, a przegrani ciągle byli tych kilku gości siedzących i gadających przez trzy godziny. To ja sobie pomyślałem, że to nie przetrwa próby czasu, w tym sensie, że, mhm. e, no wiesz, gdyby zrobić pół godziny z tych trzech, ale to ktoś musiałby siedzieć, to musiał być oza zatrudniona, która te godziny spędza na tym, to wtedy faktycznie. Wtedy może jeszcze, jeszcze, jeszcze byłoby sens to produkować, no ale to jest błędne koło, było, nie? Długie podcasty teraz wróciły do łask. Zobacz na przykład, że ostatnio rozgrywka nagrali prawie sześciogodzinny materiał na raz. Nie, byłem byłem lepszy, ale dobra. Więc tak, dobra, właśnie do tego ale... chciałem nawiązać, bo przecież ty też takie rzeczy robiłeś. Takie podsumowanie roku to, jest, to była moim zdaniem świetna, świetna formuła, gdzie ty, ty tak gwoli przypomnienia słuchaczom, którzy też tego jak ja nie przeżyli. Słuchajcie, Tomek siedział 6 godzin, nie sam. Nie zawsze sam, 6 godzin i wydzwaniał po prostu na Skype'ie do ludzi związanych z Game, devu, z game devem i, i okolicami, po prostu z nim, z każdym gdzieś tam po tam 15 minut rozmawiał, więc no robi to wrażenie przynajmniej na mnie do dziś. I, I dlatego chciałbym. Dziś zrobiłem grafikę zestawiającą. Ostatni z tych odcinków to było chyba 70, nie, przepraszam, kilkanaście godzin łącznie, bo w trzech odcinkach zrobiłem podsumowanie roku i chyba około 70. Gości, rozmówców. Tak sobie pomyślałem, że to. No dobra, nieważne, ale, ale to faktycznie było, trochę tak jak crunch słynny w Game no, Game no ale i tak szacun ogromny. Ale nawiązując do tego wszystkiego, chciałbym zadać pytanie, które myślę, że wiele osób, widząc Cię tutaj, chciałoby usłyszeć odpowiedź. Czyli, czy jest jakakolwiek szansa kiedykolwiek na reaktywację przegranych? Jakakolwiek i w jakiejśkolwiek formie pewnie tak, w tej chwili nic takiego nie planuję, natomiast ja bym bardzo chciał, tylko że widzisz, pierwszy odcinek Przegranych to bodajże był 2015, co oznacza, że to już jest no nie wiem, 8 lat ponad, bo to w marcu chyba było. Dużo się zmieniło. Od tej pory. I to po pierwsze, gdyby coś takiego w ogóle miało dalej istnieć, to nie mogłoby to być przecież dokładnie w tej samej formie. To wydaje mi się, że trzeba by się zastanowić nad tym, na ile inaczej to by miało wyglądać. To po pierwsze, a po drugie, to jest też tak, że ja miałem dużo szczęścia, bo ci przegrani się rozpędzili, nabrali jakiegoś takiego impetu i dzięki temu nie tylko ludzie o tym słyszeli, ale dużo łatwiej było znaleźć rozmówców, bo. Bardzo często ludzie mówili, do przegranych? No dobra, bo wiesz, to jest niedziela wieczorem, ktoś musiał 3-4 godziny poświęcić. Nikt za to nie zapłacił przecież. To nie jest takie oczywiste, że każdy się na to zgodzi. i Jak, 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 jak ta cała inicjatywa była rozpędzona, to łatwiej ludzie się godzili, bo, bo bycie przegranych było po prostu tak, no, tak nic nic specjalnego, ale spoko. To nie, była, to nie był żaden cringe, nie? A w tej chwili pewnie by to trzeba było znowu budować od nowa, bo na przykład kanał chyba nigdy nie przekroczył 3000 subskrybentów, czy śmieszne jest na dzisiejsze realia, nie? Ale wciąż, no. Zdarzyło mi się, największy stream, jaki miałem, to chyba 800 osób na, na, na żywo było, ale tak przeważnie to ze 40, może 100. No, to wiesz, to, 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 to wydaje mi się, że musiałbym, musiałbym usiąść z kartką, zastanowić się. To nie jest takie proste. Znaczy, jeśli byś... No A jeszcze też miałem przecież yy, y, Aciek, którego serdecznie pozdrawiam, dołączył się do Przegranych. Y, gdzieś mniej więcej w połowie całej inicjatywy i dzięki jego energii, a dzięki temu, że on również dużo pracy wkładał w przygotowanie i kanału, i kontentu, i organizację wszystkiego, i na czacie siedział przez całe te, to dużo łatwiej było mi to wszystko ogarniać, bo tej energii było coraz więcej trzeba. No, dobra, wiesz co? Chodźmy dalej. Bardzo bym chciał. A mhm. czas pokaże. Na razie nic takiego jeszcze nie na, robię. Czy jakbyś mnie o opinię zapytał, to na pewno by trzeba było wytrwałości trochę, bo nie jest łatwo się przebić dzisiaj. E, wtedy, jak wyście nagrywali, to mam wrażenie, że, że to było jeszcze świeże, w ogóle YouTube był świeży, świeżym tematem, e, a teraz byłoby troszeczkę ciężej. No to było też tak było, że na żywo było na Twitchu, na YouTubie lądowało w zasadzie od razu po. A pomagał też jeszcze Facebook. Ja pamiętam, że w ogóle Twittera założyłem tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, że coś takiego jak będzie stream, ogłaszanie streamu to najlepiej właśnie na Twitterze się robi. Ja nigdy nie miałem. I dopiero wtedy założyłem Twittera i okazało się, że to też pomogło, że ludzie wpadali na ten stream. A tak jak mówisz, dzisiaj to już trochę inaczej by trzeba było się no za to zabrać. tak bym byś chciał jeszcze na TikToku zatańczyć? Albo zasiągnąć. No widzisz, dokładnie. Więc, no. dokładnie. Jeszcze no. w 7 sekund. Ale trzymajmy się tego, że jakaś szansa jest, więc twoi fani będą będą Patrz, no zależy, zależy jak pokażę. Taka albo taka, nie. No, no dobrze. Przejdźmy więc do klub programu. Porozmawiajmy o, o tym, kim jest producent, jaka jest jego rola. Czym musi się wykazać? Jaki to musi być, może człowiek? Mam tutaj przygotowaną taką serię pytań. Pierwsze, pierwsze z nich jest takie, powiedzmy, nawiązaniem do, do pewnej animacji. Dlatego zapytam Cię, Tomku, jak to jest być producentem? Dobrze? <śmiech> <śmiech> no, właśnie, <laughs> widać. właśnie widać. Piliłem tym. Czekaj, ja popiję. No, czasem mam tak, że się krztuszę. No cóż. O. Wiesz co, w ogóle dziękuję, że mi pokazałeś te tematy, o których chcesz pogadać zawczasu, więc widziałem już, że napisałeś sobie taką zahaczkę. Myślałem o niej chwilę. Zaraz mi się głos wyprostuje. Jest. Wydaje mi się, że jak ktoś już producentem jest, to jest dobrze. Bo to łatwo poczuć, ale dla ludzi, którzy albo nie są, albo nigdy nie, nie, ch nie chcą i nie będą chcieli być producentem, to prawdopodobnie percepcja jest taka, że to jest bez sensu. Zupełnie. Okay. Dlatego że um, producent jest. Dość trudno definiowalną rolą. Są role jeszcze, które dla ludzi zupełnie spoza Game Devu jest bardzo trudno sobie wyobrazić, nie wiem, techniczny animator. Znaczy, to co to jest animator, wiesz? Parę takich różnych tam jest, takich, takich detali, bardziej niuansów. A z producentem to jest trochę tak, że niby da się to odnieść, bo to jest koordynator, trochę menadżer, trochę taki człowiek, który wiesz, pilnuje, żeby rzeczy były zrobione. On nie do końca wymyśla, co, ale na pewno. Musi wymyśleć jak, albo przynajmniej pomóc wymyśleć jak. Jeżeli kogoś to kręci, yy, a ja zawsze tak miałem, że, że, że lubiłem pomagać ludziom coś zorganizować, a ja niekoniecznie byłem człowiekiem, który chciał, nie wiem, własny team mieć, własne studio, własny projekt. To, to, to nie do końca była e, moja ambicja. Mnie producentem było zawsze być dobrze. Zresztą mi się oczywiście, że zostałem, nie wiem, brak szacunku mi okazywano, dlatego że nie jestem, nie wiem, programistą, grafikiem, pisarzem czy jakimś tam innym w ogóle modelarzem, ale mi producentem zawsze było być dobrze. Zresztą jednym z powodów, dla których stwierdziłem, że z wtedy projektem się rozstaliśmy, pokojowo jak najbardziej, to było to, że. Ja chciałem być trochę bliżej robienia gier niż marketing, czyli na przykład producentem, i tam nie bardzo była taka możliwość. Ale kiedyś, to już dawno temu widziałem, bodajże Łukasz Hacura miał jakiś wykład, w którym opowiadał o tym, że to, to, to jest niewdzięczne najkrócej rzeczy ujmując. I to jest też trochę tak z producentem, że człowiek musi mieć grubą skórę i nie przejmować się tym, że jak ty to powiedziałeś, że nic nie robisz, że czasem coś robisz? Że no, czasem generalnie. pracujesz. Z perspektywy wielu. Pracujesz. O, dokładnie. Z perspektywy pewnie tych deweloperów, którzy tworzą tak zwany content, to co? jest tak, że czasem pracujesz. Ja, ja, no. ja to mówię, ale ja też takie rzeczy słyszę, więc. No, no wiesz, możemy się tak na luzie pożartować. wiem, o czym mówisz. No. No, no. no dobrze, a powiedz mi, czy producent musi być taką, taką medialną osobą? Czy producent zawsze gdzieś tam jest na tym świeczniku, bo tobie się zdarzało kilka razy, prawda? Być nawet twarzą produkcji. Czy, czy zawsze ten producent jest, jest właśnie taką twarzą i musi być koniecznie medialną osobą? Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że to nie jest konieczne. Ja też mam to szczęście, że mam jakieś takie wrodzone umiejętności komunikowania mówienia takiego w miarę przejrzystego. Tak samo jak słucham ludzi, to zwracam uwagę na to, w jaki sposób ktoś mówi, łatwiej mi zrozumieć wtedy, co chce do mnie powiedzieć, jakie ma przesłanie, albo dopytać. Jak czegoś nie rozumiem, to wiem, w którym momencie jest to nieważne. Ale większość producentów nie jest osobami, które mają łatwość, na przykład obcowanie przed kamerą. To nie jest też potrzebne, bo to dużo bardziej w marketingu, w piarze albo generalnie we wszystkich medialnych odsłonach się przydaje. Jest też tak, że w game gamedevie się wychwytuje często te osoby, które mają jakiś taki naturalny dyk do tego, żeby o czymś opowiedzieć, szczególnie jak widać pasję u kogoś, gdy opowiada. To, to bardzo pomaga, ale akurat to w żaden sposób nie jest związane z taką domeną bycia producentem. Wiesz, wydaje mi się, że, 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 że nie. Mnie to oczywiście wielokrotnie pomogło, ale też, wspomniałem zresztą kilka minut o tym kilka minut temu o tym, to, to, to jest też trochę tak, że, że, że to czasem może przeszkodzić, bo jak ktoś naprawdę lubi być producentem, to czasem, czasem przeszkadza mu to, że na przykład za często mu się każe prezentacje robić, przed kamerą występować, to może dziwnie zabrzmi, nie chcę też tutaj jakoś buńczucznie zabrzmieć, ale naprawdę było tak, że wszystko się może człowiekowi w życiu przejeść i, i, i ja trochę tro, trochę Wielokrotnie już i pod rząd, miałem okazję zajmowania się tym, żeby coś, coś komunikować. I w momencie stwierdziłem, że potrzebuje balansu trochę przywrócić. Dlatego nie musi, a czasem nawet nie ma ochoty. Na pewno na pewno więcej producentów jest takich, którzy się dużo lepiej czują przy biurku niż przed jakąkolwiek medialną urządzeniem. No właśnie, a jak już siedzisz przy biurku, wspomniałeś też, że jedną z rzeczy, które robisz. To jest koordynacja pracy różnych zespołów. No, zakładam, że żeby koordynować pracę kilku różnych zespołów, no też musisz wiedzieć, o czym do nich mówisz, i tak mm. samo musisz wiedzieć, co oni do ciebie mówią. I teraz pytanie, mm. czy, czy taki producent musi mieć wiedzę techniczną, i pytanie, jak bardzo głęboka musi być taka wiedza, i czy czasem ci się zdarzało już jako producent? Gdzieś tam przejąć jakąś, jakąś operacyjną rolę na jakiś czas na przykład. Tak. Ja się też zastanawiam, no bo to jest trochę tak, że producent w tym 2006 roku, kiedy ja zaczynałem, a dzisiaj w 23, to już jest trochę inne stanowisko. Kiedyś na pewno było tak, że ta wiedza techniczna bo tak mi się wydaje, wiesz, i to też kurde tak trochę, nie wiem, Ciężko mi to ocenić tak bardzo obiektywnie, ale że kiedyś pewnie było dużo łatwiej bez wiedzy technicznej być e, producentem, bo w ogóle coś takiego jak pomysły na to, jak zarządzać procesem Game Dev, były bardzo świeże. To był trochę dziki zachód jeszcze wtedy, dlatego e, przesadzam oczywiście. To nie jest tak, że Game Dev powstał w 2006 roku, gdy ja do niego dołączyłem. Nie o to mi chodzi, ale zmierzam do tego, że. E, Wiele rzeczy było jeszcze agile, na przykład i scrum, to były bardzo, bardzo świeże tematy i to było takie trochę wow. Dzisiaj już zupełnie nie są, są przeiterowane wielokrotnie w wielu miejscach z dużo większą swobodą, lekkością się do nich podchodzi. Ale ja nie o tym trochę chciałem, Mateusz, słuchaj. Ja wiem, że sam fakt, że byłem w stanie nauczyć się wielu rzeczy technicznych. Nie tylko karmi moje taki nerdowski wewnętrzny gdzieś kawałek siebie, bo ja zawsze byłem takim, że gdzieś dłubać przy czymś uwielbiałem, szczególnie komputerowe rzeczy, ale też to mi dało właśnie, właśnie taki taki pogląd, żeby ja jestem w stanie w silniku się poruszać. Czasem muszę jakieś wideo nagrać, czasem muszę jakiś skrypt odpalić, albo po prostu coś, coś, coś ustawić, nie wiem, do, bo, bo ja chcę sobie nagrać coś, to trzeba poprzestawiać rzeczy, nie? I dzięki temu, że się tego nauczyłem, wiele rzeczy mogę zrobić sam. Albo wystarczy mi 3 minuty z jakimś programistą, żeby on mi wytłumaczył, jak coś zrobić, i dzięki temu mogę odciążyć innych. Aczkolwiek. To też nie jest do końca robota producencka, ale tutaj wracając do samej koordynacji i zarządzania zespołami, albo ich czasem, albo właściwie priorytetami, to jest no dużo tego jest, to tutaj jest tak, że ta wiedza techniczna się bardzo przydaje do tego, żeby chociażby sobie móc oskryptować coś. Mamy w tej chwili już narzędzia w ogóle dla producentów, właściwie koordynacyjne, bo to nie są narzędzia, których tylko producenci używają, ale one w dużej mierze są dla producentów, czyli na przykład no głównie to są bazy. Błędów, bazy zadań, o, bo to są i błędy, i taski, na przykład JIRY używamy w Flying World Cup. to jest jedno z najbardziej popularnych. Nie jedyne, ale jedno z najbardziej popularnych. To, to jest narzędzie już na tyle złożone, że tam bardzo, bardzo wiele możesz nie tylko wyklikać, ale też i oskryptować. I to jest dość złożona wiedza techniczna, szczególnie dla kogoś, kto nigdy w życiu żadnego skryptowania, już nie mówiąc o programowaniu, nie tknął, a skonfigurowanie sobie własnego skryptu, własnego dashboardu, pipelineu, czy tam flow, to się tam dużo tego rodzaju rzeczy jest, jest bardzo fajne i ono wymaga wiedzy technicznej, ale pozwala też uprościć sobie wiele procedur, na przykład można stworzyć procedury, które w całej firmie działają albo w całym dziale działają i przepływ, nie wiem, zadania, kto akceptuje kiedy, jakie są kryteria, co się dzieje, jakie pola muszą być wypełnione, no masa tam tego jest, to są wszystko rzeczy, które trochę technicznej wiedzy wymagają, to nie wszystkie z nich można sobie wyklikać w przeglądarce. Albo na przykład mamy też producentkę w naszym teamie, która uwielbia pisać skrypty i na przykład ostatnio ona pisała i lubuje się i wielu ludzi ją tu prosi, żeby pisze, pisze boty na naszym czasie, które przypominają jakieś zadania, bo sobie skrypty do tego porobiła. Oczywiście każdy bot ma koty w obrazku, jest super, wszystkim się podoba. <laughs> Super. Czyli podsumowując. Bardzo pomaga wiedza techniczna, szczególnie w 2023 roku, Mateusz. To, to, to naprawdę. Czyli, coś... czyli podsumowując, że w tej chwili ta wiedza techniczna bardzo, bardzo się przydaje i ułatwia pracę. Tak, tak. Szczególnie ludzie, którzy mają naturalne ciągoty do tego, żeby ją zdobywać, bardzo szybko odskakują od tych, którzy się zamykają w strefie komfortu, w banieczce komfortu. A powiedz mi, czy, czy obecnie, czyli dzisiaj. Tak jak mówiłeś, że, że to jest zupełnie inaczej niż jak ty wchodziłeś, ale czy, czy dzisiaj taka osoba bez doświadczenia w Game Dewie mogłaby zostać producentem? Na przykład ja pracuję jako też koordynator serwisu, ale w IT typowo. Czy, czy ja miałbym szansę w życiu, jakby, jakbym chciał, a nawiasem powiem, że nie, nie będę chciał. <śm> Dopóki, On wie. Dopóki, wiesz, ja bardzo sobie cenię pracę przez 8 godzin dziennie, więc dopóki tego nie, ma, nie będzie w GameDevie, to ja na pewno nie będę chciał. Ale wracając do pytania, czy, czy, czy właśnie ja, ja na przykład bez doświadczenia w GameDevie miałbym jakiekolwiek szanse na no, opojętnie jakimś tak. szczeblu, na przykład nawet juniorskim, czy gdzieś tam za tobą chodzić steczką, nie? Czy ja miałbym szansę na, na się przebranżowić bez właśnie doświadczenia w GameDevie? Tak. Jak najbardziej. Myśmy wspomnieli na przykład o wiedzy technicznej, ale tę wiedzę, i to jest tylko przykład, i ją można zdobyć nie tylko robiąc fizycznie grę, projekt growy, game devowy, chociażby właśnie koordynacja i zarządzanie w IT jest miejscem, gdzie bardzo dużo procesów albo też metodologii, bo to się chyba tak formalnie nazywa, realizowania projektów można się nauczyć i w dużej mierze one są przekładane. Znaczy. Znam zarówno przypadki, kiedy ktoś z chociażby z IT e, przeszedł do Game Devu i próbował robić gry. Ludzie, którzy się e, zakochali, zostali, są świetnymi producentami gier, Game Devowymi, i takimi, którzy, nie wiem, nawet po kilku miesiącach. Nie, to ja wracam do. To już nawet nie chodziło tylko o 8 godzin, a o tym jeszcze za chwilę musisz wspomnieć, bo to, to jest też ciekawy temat. Ale, e, ale też e, oni też po prostu. Potrzebowali trochę przewidywalności w tym produkcie, który tworzysz. Gra jest produktem niezdefiniowanym ze swojej natury, bo IT i produkt, który jest, nie wiem, programem, aplikacją, to jest produkt informatyczny, a gra jest produktem rozrywkowym. To jest kolosalna, podstawowa, fundamentalna, bym powiedział, różnica, i dlatego produkcja gier w bardzo wielu miejscach jest mglista. Ale to jest Jedna szczerze. także to trochę bardziej charakterologicznie, wiesz, determinuje to, czy ktoś, kto jest spoza branży, jest w stanie się w niej odnaleźć. Jeżeli ktoś kiedyś powiedział, że definicją człowieka jest to, że jest kreatywny, uwielbia przygody, rozwiązuje problemy i chyba ciekawy, te cztery rzeczy, tacy ludzie w praktycznie w każdej branży będą w stanie się odnaleźć. Natomiast wracając do rzeczy, o której, o, o której wspomniałeś, czyli te 8 godzin. Ja to bardzo szanuję. Każdy normalny i zdrowy człowiek powinien. I teraz to jest coraz bardziej takie taka świadomość tego na rynku istnieje. Co jest fajne. Bo kiedy, kiedyś to trochę wszyscy byliśmy, wiesz, bonanza, zarłem na kasku i do przodu. nie. Teraz już tak nie jest. Trochę bardziej profesjonalni, dorośli staramy się być. Mimo, że są młodsi, ale jednak bardziej Dorośli, co jest fascynujące, i coraz więcej studiów, projektów, zespołów, timów otwiera się na to. Dużo na przykład CD Projekt ostatnio mówi o tym, że mi się teraz w kulturze bez crunchu, bez pracy po godzinach pracuje. Moim zdaniem, dopiero gdy będą kończyć jakiś duży projekt, to się okaże, czy tak mówili na serio, ale. Przynajmniej deklarują, bo to, to jest super. A druga sprawa to jest taka, że i mniejsze zespoły już to robią. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z znaczy na naszym forum żeśmy wymieniali opinie z kolegą ze studia Kids with Sticks bodajże się nazywają. Taką grę Rogue Spirit wymyślili, wy, wypuścili ich jest dosłownie kilku ale wszyscy są nie tylko właśnie ludźmi ze własnym życiem, ale są też ludźmi bardzo zaangażowanymi i oni podobno crunchowali tydzień przy całym kilkuletnim e, projekcie. Coraz więcej zespołów to robi z głową i to nie tylko te duże. Do tego zmierzałem Mateusz, chciałem ci powiedzieć. Myślę, że nie wyda cię Panie Boże namawią na zmianę de branży, jest milion powodów, dla których ty pewnie nie chcesz, e, ale jeżeli ktoś myśli o game GameDevie, Jedną z ważnych rzeczy dla niego jest higiena, tak zwana, pracy, czy tam work-life balance, jak to się mówi, i tak warto się rozejrzeć. Myślę, że są takie miejsca. Okej. Okay. To powiedz mi, bo mówisz, że tą wiedzę da się zdobyć, taką podstawową, to jakby taka osoba chciała się przebranżywić, to gdzie tej wiedzy Twoim zdaniem najlepiej powinna szukać? E no wiesz, to też zależy od domeny, bo paradoksalnie, ludziom, którzy są tak zwanymi kontentowymi dewami, czy to ktoś modeluje, czy to ktoś skryptuje, programuje, czy. czy no nie wiem. Pod kątem to, producenta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No oczywiście, pod kątem producenta. To tak naprawdę takie właśnie zadania koordynacyjne, o których już zresztą wspomniałeś, trochę niezależnie od branży pomagają sobie rzeczy zaplanować. Znam, znam, słuchaj znajomych, którzy są yy, nieźle sobie, bardzo dobrze radzą w game devie, a szlify zdobywali na przykład pomagając koordynować festiwal. Bo to jest zadanie, w którym jest wiele wątków jednocześnie, masa rzeczy może się... Ale są tam i wiesz, to trzeba jakby na bieżąco. I okazuje się, że ta żyłka, ten haczyk, ta iskra, którą masz właśnie być otwartym na, na nieprzewidziane, sprawia, że, 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 że w grach się odnajdujesz. Bardzo wiele charakterów tym jest. Natomiast, oczywiście, yy, to jest tylko czubek góry ludowej, bo ktoś może powiedzieć: Dobra, o charakterze to wy sobie możecie gadać, ale twarde rzeczy mi podej. a nie ma problemu. Znajdź trzech, dwóch, jednego, pięciu, dziesięciu ludzi, którzy chcą zrobić grę i potrzebna im pomoc. Będziesz mógł im pomagać. Będziesz mógł, nie wiem, rozpisać plan, który kiedyś pewnie jakiemuś wydawcy będą musieli pokazać, bo przydałaby im się kasa, albo ktoś musiałby im rozdystrybuować tę grę i wydać. Będziesz mógł w tym pomóc i de facto będziesz już producentem w Game -dewie. nawet nawet jeśli za, za darmo to zrobić. Raz w tygodniu poświęcisz im pół dnia, pomożesz im, pięć koli z nimi zrobisz, to już dostaniesz szlifę jako producent. Takich dzisiaj gry robi tyle osób. Ktoś kiedyś szacował kilkanaście, piętnaście, siedemnaście tysięcy ludzi w Polsce. Robi gry. I to jest pewnie niedoszacowane, bo na pewno jest masa tak, ludzi, którzy w, w garażu siedzą. Polecam taki raport Game Industry of Poland i faktycznie ponad 15 tysięcy ludzi bodaj tam było, jest zatrudnionych no. w Game Devie. No, no i. No. No. No, no dobra. No dobrze. A to powiedz mi teraz takie bardzo, bardzo ważne pytanie. Jak wygląda Twój dzień pracy? Takie pytanie hajerowe troszeczkę. Jak wygląda Twój dzień pracy, i czy to jest jakby nieustannie się coś dzieje, czy nieustannie gdzieś musisz od kogoś do kogoś biegać, coś załatwiać, gdzieś, gdzieś coś wypełniać, komuś raport zdawać, i tak dalej, czy może zdarzają się takie spokojniejsze też dni, gdzie sobie kawusie popijasz? Rozmawiasz. Kawuś się to codziennie trzeba wypić. Zależy co kto lubi, nie? Ale ja w ogóle. Kawa to jest dziwny temat. Pierwszy raz w życiu wypiłem kawę, gdy miałem 30 lat, ale dzisiaj to już set dnia bez kawy nie, 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 nie wyobrażam. No, nieważne, bo to dykteryka jest. Natomiast ja w tej chwili już faktycznie za bardzo producentem nie jestem. Odkąd rola, którą mi powierzono, czyli dyrektor produktu w Flying Wild Hog, ma w swojej naturze patrzenie hmm. trochę. Szerzej. Aczkolwiek jakieś elementy producenta na pewno w tym są, bo o ile produkowałem, chciałeś coś powiedzieć. Tak, do tej roli dojdziemy jeszcze, to może powiedz je inaczej. Hmm. Może powiedz, jak taki dzień jako, jako producenta wyglądał twój. Dobra, to możemy wrócić do Evil Westa na przykład, który nie aż tak dawno się skończył, rok temu. I faktycznie, gdzie, gdzie faktycznie producentem byłem. I tam faktycznie było tak, że aczkolwiek wiesz, Mateusz. Tylko musimy pamiętać, większość mojej kariery zawodowej pracowałem w, przy biurku, w zespole, który był w biurze. A to się dość diametralnie zmieniło przez ostatnie kilka lat w związku z pandemią. Także ten dzień trochę inaczej teraz wygląda. Ale jakbym chciał wyciągnąć takie paralele i elementy, które były wspólne, to na pewno jest coś takiego, że. Jak zaczynają, tak nie było, ale teraz już, teraz już tak jest, że na początku dnia prawie każdego. Niektóre zespoły tego codziennie nie potrzebują, ale większość jednak z chęcią to robi, szczególnie gdy zdalnie pracują. Warto się zsynchronizować. To jest 15 minut albo pół godziny, zależy od potrzeb. I od tego przeważnie się dzień zaczyna, albo jest to gdzieś na początku dnia, bo niektórzy jeszcze przed tym chcą sobie posiedzieć przy różnych swoich tematach i się przygotować. I na pewno to pomaga zderzyć rzeczy z poprzedniego dnia z tymi, które dzisiaj trzeba zrobić. One się wygenerują podczas tejże rozmowy. To jest taki, taki synk tak zwany, codzienny. A oprócz tego, trochę jest pół na pół. Jest masa rzeczy, które trzeba załatwić w ten sposób, żeby pomóc coś zaplanować. Jeżeli jest masa pytań, to się nie wiem. No, dzisiaj to już głównie na czacie ludzi. Męczy, albo się z nimi zdzwania, ale sporo rzeczy robi się samemu, jak trzeba coś wypełnić, coś napisać, bardziej o dokumenty mówię, albo zaplanować, zestawić, zaraportować. No masa tego tak naprawdę jest. I gdzieś w międzyczasie są rzeczy, które sprawiają, że. I to, to jest kluczowa rzecz producenta, taka sekretarska bym nawet powiedział. Ja nie wstydzę się tego słowa użyć, bo to nie jest żaden ż, 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 wiesz, żadna ujma, ale prawie wszystkie zespoły potrzebują się spotykać, ustalać rzeczy czysto merytoryczne w grze, a to lead kierownik ze swoimi ludźmi, a to gdzieś wyżej, nawet czy to dyrektor, czy to szef całego projektu. I producent jest potrzebny, żeby nie tylko to zapisać. Ale żeby też za te trzy tygodnie pamiętać, że Marek, ty miałeś jasno powiedziane na tym spotkaniu, że ta czwarta ręka tego potwora to ma być z tej strony, a nie z tej. Ja ci tylko przypominam i patrz, mamy to tutaj. I to pomaga. To naprawdę pomaga. Także ta obecność na spotkaniach jest często to trochę jak mucha na ścianie ten producent się jest. Często notuje, ale on się przydaje bardzo często, żeby. żeby ci... Zresztą ludzie też doceniają producentów właśnie wtedy, kiedy dochodzą do takiej sytuacji, że o wielu rzeczach nie musieli pamiętać. I to jest taki bardziej proaktywny producent, który wychodzi z, z, z rozwiązaniami i pomaga uniknąć eskalacji pewnych problemów. Ale wracając do dnia jako takiego, no wiesz, dzisiaj, dzisiaj większość z nas pracuje w domu przez, przez większość czasu. To ten, ten dzień trochę bardziej pofragmentowany jest. To nie jest temat na tę rozmowę, albo jest, nie wiem, ty, mi powiedz, ale wydaje mi się, że o ile pandemia to był taki boom i zachłyśnięcie się pracą z domu, pracą roz, rozproszoną, to teraz jest tak, że ludziom się trochę. Często słyszę taką opinię, oni sobie nie mogą wyobrazić tego, że wrócimy do biur, a to jest tak, że jesteśmy teraz w stanie ekstremalnym. Zresztą słyszy się w branży, że niektórzy hybrydowo wracają do biur, to jest coraz częstsze i pewnie już nie będzie tak, że wszyscy na 5 dni wrócą do biur, ale w jakimś zakresie, moim zdaniem, będzie to potrzebne, bo wydaje mi się, że przed pandemią ludzie nie zdawali sobie sprawy. To trochę jak z tym zdrowiem. Które dopóki jest, to nie wiesz, jak ważne jest, nie, nie zdawali sobie sprawy, jak wiele spraw załatwiało się na korytarzu, idąc z kawą, zahaczywszy kogoś, i na tym levelu trzeba było coś przesunąć, bo tam gracz nie wiedział, w którą stronę iść. A dobrze, że mówisz, to zaraz to zrobię, dobra, 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 pięć minut później. Stefan, wrzuciłem to, dzięki. E, tego rodzaju rzeczy, gdy jesteśmy przy komunikatorach, przy nie wiem, micie, na którym teraz rozmawiamy, mm, Umykają dużo łatwiej i dużo częściej. I dlatego minął, nie wiem, rok od pandemii, nie wiem, ile. Nie było chyba dnia, w którym odwołano pandemię, ale w każdym razie jest trochę tak, że my jeszcze nie do końca sobie zdajemy sprawę, ile tych rzeczy jak to zdrowie było, one do nas docierają. I dlatego w jakimś zakresie coraz więcej i coraz więcej studiów będzie potrzebowało. Jeden, dwa, trzy dni w tygodniu, żeby ludzie byli na miejscu. Wydaje mi się, że. że, że... No bo wiesz, no bo mówimy o projektach, które to jest. Już było jasne, robienie gier nikomu życia nie ratuje, to jest rozrywka. Ktoś może mieć gorszy wieczór, bo nie wiem, kupił zabagowaną grę. To najgorsze, co może się zdarzyć. Nie jesteś lekarzem, który naprawdę może życie komuś uratować. To jest naprawdę odpowiedzialny zawód, ale mimo wszystko to są projekty, które kosztują nie wiem, kilka, kilkadziesiąt, a niektóre nawet kilkaset milionów, a daj Boże, żeby to złotówki były. To no to, to, jest, to, to jednak jest duża odpowiedzialność i to jednak nie może być tak, że Wszyscy na totalnym luzaku to robią. To, to jest też praca, nie? I, I trzeba też to poważnie traktować. I wydaje mi się, że to jest też potrzebne, żeby myśleć o takich kryteriach, jak to robić skuteczniej. I podejrzewam, że, 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 że to pytanie, czy wrócimy do biur. Tyle chciałem. Parę minut przejąłem, teraz jakby zdryfowałem, ale chciałem ten temat poruszyć, bo wydaje mi się, że on będzie oscylował. On, on będzie jeszcze ważny. Znaczy, to jest bardzo powiązane i bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja, ja uważam ogólnie, że. Że to jest potrzebne w miarę możliwości, bo po prostu to mówię, że łatwiej się załatwiam, Myślę, że to jest, idąc dalej, że to po prostu chodzi o ten kontakt międzyludzki. Że inaczej się pracuje, jeżeli ktoś ci powie prosto w oczy, że, że czegoś potrzebuje, a inaczej, gdzie jest pikselami na ekranie. No, ja akurat takiej możliwości nie będę miał, bo najbliższe biuro jest w Warszawie 300 kilometrów stąd. Więc raczej nie chciałbym do, do, dojeżdżać na przykład na jeden dzień czy coś. No ale to nie już taka, tak, tak nawiasem mówiąc. No dlatego też to też fajnie o tym wspomniałeś, bo to faktycznie wtedy dzień pracy się diametralnie różni, prawda? niż jak mhm. jesteś w biurze, niż jak jesteś w domu. Tak jak mówisz, że w domu, to tam możesz kogoś na czacie, na kola na zaprosić, i tak dalej, ale też czekasz na tą osobę, a inaczej właśnie tak jak mówisz, że na korytarzu gdzieś tam coś załatwiałeś i tak dalej. Okay. Tak. Y ale też faktycznie no, godzinę dojeżdżasz do pracy, to absolutnie nie jest, wiesz, czarno-białe. Znaczy, no to oczywiście, no, to, jest, to jest jakby dyskusja na osobną rozmowę. Z, no. czy, czy praca zdalna jest okej, okay, czy nie, jakie ma plusy minusy, i tak dalej w, w względem pracy w biurze. No dobrze, no to pójdźmy dalej. To powiedz. Myślę, że na to pytanie będziesz mógł łatwiej odpowiedzieć. Co najbardziej lubisz w pracy producenta, a co jest Twoim zdaniem najtrudniejsze? To pierwsze pytanie, ta pierwsza część, wydaje mi się, że ona się nie zmieniła przez te 17 lat. Chyba teraz sobie zdałem z tego sprawę, i to jest fascynujące. Może to też wynika z mojego czysto osobistego podejścia. Najfajniejsze dla mnie zawsze w tej pracy było to, że prawie codziennie się uczyłem czegoś nowego. Ja tak na samym początku naszej rozmowy, taką troszkę przebieżkę zrobiłem przez to, czego się uczyłem. To to był koordynacja, to był marketing, to było zarządzanie, design, to było, nie wiem, indyki, teraz wiele projektów naraz. Bardzo ciekawe, taki bizdef nawet. W każdym razie to jest niesamowite, bo. Mm, nawet, nawet samotworzenie tego tak zwanego kontentu i wrzucanie go do gry. Ja też przez lata się uczę, różnych rzeczy dotykałem. Czasem napisałem dialog, czasem napisałem piosenkę, czasem zrobiłem wideo, czasem napisałem drzewko umiejętności, czy opisy i nazwy wymyśliłem. Masę innych rzeczy. I to jest zawsze coś nowego. I gry w tej chwili, a szczególnie i dlatego ja lubię pracować przy większych grach. Na szczęście mogłem spróbować też tych mniejszych, wiem czym to się różni, to nie jest tylko takie zgadywanie, ale faktycznie już teraz wiem, co wolę i co lubię. I, I te większe projekty dają tą możliwość, że mogę raz w czymś pomóc, raz w czymś innym. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, bo to jest też praca i przechodząc do tego, do tego co jest najtrudniejsze, Trochę nie wiem, ale na pewno przez wiele lat dla mnie najtrudniejsze było to, że w tej pracy jest tak, że trzeba wyjść ze strefy komfortu, żeby dobrze pracować, bo wszyscy wiedzą, że strefa komfortu jest fajna i wygodna, ale magia dzieje się tam, gdzie, gdzie tej strefy nie ma. I ja właśnie za każdym razem, gdy nowej rzeczy musiałem się uczyć, naprawdę miałem wiele takich dni, kiedy Tomek, potrzebujemy pomocy z tym. Zajmiesz się tym przez najbliższy tydzień, albo mi się nie chciało, albo czymś to przecież zupełnie nie mój temat, Boże. Ale minął tydzień, albo miesiąc, albo rok i zdawałem sobie sprawę, kurde, ja coś zrozumiałem. I teraz, jak jestem gdzieś zupełnie indziej, to ja widzę tego kolesia, który się tym zajmuje, trochę lepiej go rozumiem. I to, ale to wymagało jednak takiego przełamania się, Tomek, nie maruć. Zrób to, zobaczysz. Jeszcze dzisiaj nie wiesz, bo kropki się od tyłu łączy, z przyszłości w, w, w przeszłość. Jak wiesz, coś, dlaczego coś się e, wydarzyło, to, to, to było dla mnie trudne na początku, bo ja jestem człowiekiem, który strasznie nie lubi narzekać, stara się tego nigdy nie e, robić, e, a to, że trzeba wyjść ze strefy komfortu, próbować nowych rzeczy albo spojrzeć z taką otwartością na jakieś zadanie, coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem, to jednak wymagało takiego przełamania. Się. I ja się chyba tego nauczyłem. I teraz już podchodzę do tego w ten sposób, że zupełnie się nie boję wyjść z banieczki i próbować nowych rzeczy. Wiem, że się wywrócę. Czasem sen nos porysuje, Trudno. Ale za rok to tutaj już nic nie będzie, a tutaj trochę więcej. Nie wiem, takie alegorie. To no to super. No Jak widać, wychodzi Ci to całkiem dobrze. A dziękuję. A powiedz mi, bo. Pracujesz z wieloma grupami jako producent, jakby koordynując ich pracę, też wspomniałeś, że jakby ustalasz też priorytety czasami? Nie wiem, czy zawsze, ale czasami przynajmniej, no i yy, siłą rzeczy od czasu do czasu jakieś konflikty mogą wyjść z interesu, gdzie na przykład jedni powiedzą, że ich jest rzecz ważniejsza, a drudzy, że nie nasza, i jakiś tam konflikt powstaje między tymi grupami. Powiedz mi, czy twoją rolą jest jakby też rozwiązywanie tego, przecinanie? I jeśli mm -hmm. tak, to w jaki sposób ty sobie z tym radzisz? Dobrze, że zapytałeś, w jaki sposób ty sobie radzisz. Pewnie każdy sobie radzi e, inaczej. Ja mam swój mały lifehack. E, on też wynika z, bardzo specyficznie gdzieś z przykładki, którą gdzieś w środku tutaj mam, która e, zaprogramowała mnie, zhardkodowała nawet używając e, żargonu, w ten sposób, że ja zawsze kieruję się dobrem projektu. E, jak nie wiem, szef projektu mówi, że coś musi być zrobione tak, a nie inaczej, to ja zawsze dążę do tego, żeby zrozumieć, że to nie jest tyran, który tylko i wyłącznie chce rządzić ludźmi, ale on naprawdę wie, dlaczego ten projekt będzie lepszy dzięki temu. i Jak to zrozumiem, a w 99% przypadków rozumiem, albo nawet we wszystkich, tak mi się wydaje, że chyba nie miałem takiego przypadku, kiedy bym tego nie rozumiał, to dużo łatwiej jest mi właśnie tego rodzaju problemy rozwiązać. Nawet tu nie chodzi o odciążenie, ale, ale ja też dzięki temu, że rozumiem, to mogę wytłumaczyć zespołowi, że na przykład, no nie, najpierw musimy zrobić model postaci, żeby dopiero potem robić animację. Bzdurny i taki trywialny przykład podaję, ale. Albo na przykład pamiętaj, że nie możemy zrobić długiej animacji podnoszenia przedmiotu z ziemi, podobno na Lords of the Fallen. Narzekają ludzie na to. Bo to jest gra, gdy walczysz z bosem i jak zaczniesz podnosić swoje dusze upuszczone na ziemi i nie możesz przez to walczyć z bosem i cię zabije, to, to to zupełnie jest wbrew temu, czym twoja gra ma być, co jest w jej wnętrzu i tak dalej. I to są te priorytety, które faktycznie często się to e, zdarza. E, niełatwo było, gdy wszyscy w biurach siedzieliśmy, pamiętać o tym i to koordynować, a teraz, gdyśmy zdalnie, to jeszcze wykładniczo ten, ten problem e, wzrósł. I wydaje mi się, że mm, Że zrozumienie celów sprawia one najczęściej są spisane w pozorom, bo każdy projekt na początku ma swoją wizję, jakieś wytyczne. Jak gracz ma się czuć, jakie są filary projektu i w jaki sposób je realizujemy. Na przykład, nie wiem, jak Evil West robiliśmy. Walka ma być spektakularna, ma czuć umf, infakt takie, no to jak to robimy? To są, nie wiem, finishery to jest specjalny system. Tych flaków latających, których Flying Wild Cock jest dość sprawdzony już w bitwie. Tego było parę, też szybko ma być, responsywnie i tak dalej. I zawsze, gdy ludzie się zastanawiali były, nie wiem, między animatorami, projektantami, czy grafikami, czy nawet programistami jakieś projekty, zawsze się w to grali, ale poczekaj, weź, weź sobie połóż palce na... No nie mam tu przy sobie połóż palce na, na tym, no zobacz, no. Próbujesz zrobić to no i co, czujesz to? Okej, okay. no to widzisz, no. Byłoby ładnie, ja wiem, zrobiłbyś coś pięknego do portfolio, ale stary, to nie o to chodzi. Także, także trochę dobro projektu, wiesz, pozwala, e, pozwala często rozwiązywać. Te... Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, wiesz, bo popłynąłem chyba. Znaczy, po powiedziałeś, że na początku sam na nie odpowiedziałeś w sumie. No, powiedziałeś, że po prostu starasz się jakby dotrzeć do tych ludzi, wytłumaczyć, dlaczego dana rzecz jest ważniejsza od innej. Mhm. Tak ja to zrozumiałem. Tak, No dobrze. Trochę już o tym powiedziałeś, że jest różnica między dużymi, pod się producentem w dużym i małym zespole, i też przy dużym i małym projekcie, ale powie, jakbym chciał Cię poprosić, żebyś rozwinął ten temat, jakie to są różnice, takie głów, najgłówniejsze. Ja na pewno wszystkich nie znam. Staram się być skromnym człowiekiem, także nie będę tu, broń że wiesz, chałpliwy, ale na pewno przy małym projekcie. Ważne jest, ważne jest to, żeby być generalistą w przeciwieństwie do specjalistą. Dużo war bardziej wartościowi są specjaliści w dużych projektach, gdzie każdy zespół ma dużo więcej ludzi. Słynna anegdota jest bodajże z GTA w Rockstarze, tutaj nie wiem, czy na pewno to było GTA, ale słyszałem po kilku częściach GTA był koleś, który zdał sobie sprawę, że on od bodajże 5 lat. W pracy robi tylko i wyłącznie drzwi. Nic więcej. E, to jest tak duży projekt, że specjalizować się można, wiesz, coraz, coraz, coraz rzadziej. I to jest jedna z różnic. Gdy dołączyłem do małego zespołu w Gliwicach, e, to że chciałem to raz, ale ja musiałem. Ja trochę nie miałem wyjścia, nauczyć się naprawdę bardzo wielu różnych e, rzeczy. E, to jest bardzo duża różnica pomiędzy dużymi a małymi projektami. I Są wszystkie oczywiste, jak budżet, jak czas. E, Metody pracy są też zupełnie inne, ale też idzie o produkcji. O tym już chyba, żeśmy zatizowaliśmy ten temat na początku. Wydaje mi się, że jak nie chcę się nie chcę, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że jak dołączałem do Distractive Creations, tam nigdy producenta wcześniej nie było. Ja byłem drugim producentem, który do Flying Wild Hog dołączył z, zresztą. Bartka pozdrawiam zresztą, który był pierwszym troszeczkę przede mną, dołączył. I to jest też trochę tak, że to rozrastanie się powoduje, że dział produkcji ma trochę większe znaczenie w tym sensie, że on naprawdę realnie jest w stanie odciążyć. Producent w mniejszym teamie odciąża w zupełnie inny sposób. Nie wiem, jest ich pewnie jeszcze więcej, ale wiesz co, może nie rozwadniajmy. Wydaje mi się, że jest to główna. To jest to, co ja zauważyłem, ona, ona jest taka kluczowa. Różnica pomiędzy, pomiędzy producentem w dużych, a w małych projektach. Okay. Specjalizowanie się. Okej. Okay. Też już to powiedziałeś na początku, ale ty w, w tej chwili już producentem jako takim de facto nie jesteś. Teraz pracujesz jako product director. Czy to jest szczebel jakby wyżej od producenta i jakby pokrótce powiedz, czy, czym jest product director? No więc trochę jestem, trochę nie jestem. Jak zawsze, kurde, to zależy. Nie jestem producentem tak naprawdę w tej chwili, bo jeżeli coś koordynuję, to bardziej projekty niż nie wiem, zespoły wewnątrz jakiegoś projektu. Ale oczywiście każdy projekt ma swojego szefa, swój, swój zespół, swoich producentów, więc tu nie chodzi o to tak, że ja zarządzam de facto projektami, ale spojrzenie szerzej pozwala mi... Są dwa aspekty tak naprawdę, które wydaje mi się... Fajnie mi się robi, tworzy, działa i, i produkuje właśnie jako produkt dyrektor dyrektor produktu z jednej strony to jest właśnie spojrzenie szersze na takie że niektóre produkty mają wyższy priorytet inne niższy, albo niektóre produkty powinny mieć trochę inną naturę pipeline niż inne bo jedna sprawa to jest projekt który masz dwa projekty ja oczywiście teraz rzucam abstrakcyjnymi przykładami żeby to nie było masz projekty które są nie wiem strzelanką z pierwszej osoby i projekty, które są diablowatym izometrykiem. One mogą być pod mojej skali, ale zupełnie inaczej się je produkuje zupełnie inne rzeczy są ważne i na przykład dzięki temu, że jest zupełnie inny skład zespołu. W jednym będzie więcej, nie wiem, grafików, a w drugim będzie dużo więcej, nie wiem, projektantów na przykład albo jakiś level designerów. I to jest jedna rzecz, żeby, żeby starać się spojrzeć na to, w jaki sposób zespół, bo Hogi to jest prawie 300 osób. Albo ponad, nie wiem, no coś koło 300 osób. I to są ludzie w wielu miejscach wyspecjalizowani. I to jest też tak, że mamy bardzo dobry zespół. Bardzo go uwielbiamy, bo on jest bardzo doświadczony, samosterowny w wielu przypadkach. I to, żeby było kilka projektów pomaga myśleć o tym, żeby wszyscy mieli fajne zadania, żeby mogli się realizować. Czasem ludzie też mają taką zwyczajną potrzebę, żeby z jednego projektu do drugiego przeskoczyć. Dość często jest to też możliwe. To jest jedna z rzeczy, które staram się, pomagam robić, bardzo fajnie mi się to robi, ale jest też druga rzecz. I ona tutaj ma trochę związek z tym, że ja zawsze uwielbiałem gadać do ludzi, komunikować się z nimi i mam wrażenie, udało mi się, zawsze mi się w miarę dobrze udawało przekazać, czy to myśl, czy to jakiś, jakiś wątek, czy jakiś message. I to jest trochę tak, że w game devie za mało. I wydaje mi się, że tak będzie zawsze ludzi myśli o tym swoim cudownym, ukochanym projekcie jako produkcie. Bo robisz, wiesz, bo robisz grę, która jest produktem, produktem projektem rozrywkowym, tam swoją pięknie wymodelowaną postać, swoje pięknie działające AI, które się rusza, albo fajnie napisany tekst, albo quest umieszczasz, to wszystko tam robisz. I to jest produkt twojej miłości w, w, w wielkim stopniu. A prawda jest taka, że Dość łatwo jest zderzyć się, szczególnie dziś, gdy wychodzi, nie wiem, 10 czy 50 gier dziennie, nawet nie wiem, ale jakieś abstrakcyjne liczby zderzyć się ze światem i dojść do wniosku, że przez ileś tam lat w bańce żyłeś, a gdy gra wyjdzie, to się okazuje, że gracze zupełnie inaczej na nią patrzą. I wydaje mi się, że dyrektor produktu fajnie, gdyby też próbował to spojrzenie ze strony produktu zaszczepić zespołowi trochę wcześniej niż w dniu premiery. To jest, też, to jest też jedna z rzeczy, które staram się robić. Oczywiście jest też milion innych, ale jest też wiele rzeczy, które robiłem i robię i będę robił, bo po prostu ja lubię i trochę to wchodzi, tak, że, że się przydaje i wszyscy widzą korzyść z tego, że, że pomagam. Nawet, nawet dzięki temu, że jestem dyrektorem produktu, ale producentom też staram się pomagać. Chodzi na spotkania producentów, które mamy, bo, bo uwielbiam ten zespół. No, ale tak w największym skrócie to, to, to trochę tak na to patrzę. Nie wiem, czy to odpowiedziało na Twoje pytanie, bo to, to też jest taka trochę rozmyta. Znaczy, e, funkcja, jedno ale... myślę, że, że nie powiedziałeś, czy to jest jakby ten szczebel wyżej niż producent, czy to jest na przykład jeszcze wyżej? E, Wiesz co, no Producenci mają swojego kierownika, mm -hmm. który jest, który, aha, bo to już mówisz o takiej bardziej pionowej strukturze, tak. dobra, nie pomyślałem o tym. E, mają swojego kierownika, który wewnątrz projektu jest kierownik produkcji i cały zespół produkcji. Jest coś takiego jak head of production, mm -hmm. e, czyli to jest kierownik, kierowników producentów, jakby taki szef produkcji w całej firmie I ja nie jestem head of production, od tego mamy inne osoby, inną osobę, w e, chociażby we Flying Wild Hog, ale to jest trochę gdzieś na tym samym poziomie. Także czy to jest, to jest na. Wyżej, ale obok. Czyli to nie jest bezpośrednio jakby awans, tylko gdzieś tam jakąś inną inną masz funkcję teraz. Jest to awans jak najbardziej. Znaczy, tylko awans jest, to nie tak, jest tylko, tak. Że... Tylko po prostu, jakby jest to nie jest bezpośrednio związane z byciem producentem, tak. tylko jakby masz teraz inną zupełnie rolę. Tak, tak, tak. Pewnie bliżej dyrektorowi produktu do tak zwanego bizdevu hmm? niż produkcji. Rozumiem. Aczkolwiek to są wszystko płynne rzeczy, ale tak, to nie jest do końca, to nie jest do końca produkcja. Rozumiem. Producent. A powiedz mi, jakie twoim zdaniem mogłyby być konsekwencje, gdy w zespole w projekcie nie byłoby producenta? Co mogłoby się stać wtedy? No to zależy od skali projektu. Nawet można Flying Wild Hawk przytoczyć jako Przykład, bo ja co prawda nie pracowałem wtedy we Flying Wild Hawk, ale Hard Reset to była pierwsza gra, którą stworzyło Flying Wild Hawk, podejrzewam w 2009-2010. Potem był Shadow Warrior, pierwszy, chyba drugi jeszcze nie miał stricte producentów, bo jeszcze się ludzie, którzy koordynowali, ale oni w tak zwanym dowodzie nie mieli producent i te gry powstawały. I to było, ale w pewnym momencie Flying Wild Hog rozrosło się, i wszyscy włącznie z szefostwem firmy, które zakładając tę firmę, trochę deklarowało, że oni nie chcą mieć producentów w firmie, zmieniło zdanie. Doszło do wniosku. Ale to jest też trochę tak, że przekroczenie pewnej skali to nie chodzi o to, że ty musisz zmienić zdanie, ale teraz trochę patrzysz, to te projekty robimy inaczej. Tego się już bez producentów nie da robić, bo albo inaczej. Moglibyśmy próbować, ale nie ma sensu. To. to... To jest trochę inny rodzaj projektów, i ja naprawdę nie uważam, że jedne są lepsze od drugich. To, że ja powiedziałem, że ja coś wolę, to wcale nie oznacza. Znam wielu ludzi, którzy z dużych projektów odeszli, robią teraz małe i są szczęśliwi, i tak zostanie. Także to, 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 jak mówię, w HOGA, gdybyśmy teraz próbowali robić projekty, które robimy bez producentów, to by się dobrze nie skończyło. Moim zdaniem, ale w nie wiem. Distractive Creations na przykład, których pozdrawiam serdecznie. Jestem przekonany, że są w stanie sobie bez producentów poradzić. Okej. Okay. To na koniec takie pytanie: Humorystyczne, może trochę. Jakbyś byś odpowiedział na pytanie, czym się zajmujesz od osoby w ogóle nietechnicznej, w ogóle, wiesz, nie, nie mówię związanej w ogóle z game devem, tylko nietechnicznej, na przykład jakiejś starszej osoby, by się zapytał, Tomek, co ty robisz? Czym się zajmujesz? Jak zarabiasz na życie? Jakbyś odpowiedział na to pytanie, żeby ta osoba to zrozumiała. A to nie jest jakiś ten, ja już wiele razy byłem w takich mm -hmm. sytuacjach, czy to mojej mamie wytłumaczyć, czy, czy, czy coś. To, 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 to chyba nie ma sensu. To nie jest takie proste. Szczerze, <śścoughs> żadnego, Jeżeli, wiesz, co, mówisz po prostu, się. Y a nie zrozumiesz, nie zrozumiesz. Nie, broń Boże, nie, ja zawsze próbuję hmm. wytłumaczyć, ale ciężko jest komuś wytłumaczyć, na czym polega, nie wiem, priorytetyzowanie tasków w metodologii, nie wiem, na przykład w jakiejś zwinnej metodologii robienia projektów albo pisanie raportu. Raporty to jeszcze w miarę prosty temat jest, ale jak masz, wiesz, no. To jest też trochę tak, że robisz wszystko. Mhm. Naraz, także także jak ktoś zapyta, co robisz, łatwo jest, nie wiem, Wiesz, yy, yy, gościowi, który modeluje postaci, powiedzieć, no bo co Ja na przykład na sądzie, mówię, no. że jestem informatykiem. I tyle pytanie, czy ty masz jakiś taki. A odpowiednie... to jest problem, bo ja nawet informatykiem nie jestem. To jest, właśnie, jest. moje to pytanie, czy, czy, czy masz taki odpowiednik, czy. czy... Hmm. Nie, ale wydaje mi się, że coś. Hmm. Zawsze producent powinien. Tak mi się wydaje, ja zawsze tak robię myśleć od tego, że zaczyna od koordynowania, kończy na zarządzaniu. Czyli gdzieś pomiędzy, całe to spektrum jest w, 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 w tym wszystkim. Bo są producenci, którzy, którzy chcieliby zostać programistą, są producenci, którzy chcieliby zostać designerem, ale większość z producentów chciałoby poszerzać swoją, swoje kompetencje, jednocześnie też odpowiedzialność, czyli coraz bardziej zarządzać. De facto, i prędzej czy później, jeżeli producent jest wytrwały, stara się pracować, to prędzej czy później awansuje w stronę właśnie zarządu, który, no wiesz, który, który ma produkcję chociażby pod sobą, projekty czy to zespoły. I wydaje mi się, że to, to prędzej czy później w tą stronę będzie zdążyć. Czyli jakby na to nie patrzeć, rola producenta jest rolą zarządczą. To jest skrót myślowy oczywiście, jest tam 50 gwiazdek, nie? które trzeba wytłumaczyć, ale. No, Mateusz, gdybyś miał w jednym słowie komuś powiedzieć, to tak, to faktycznie producent nie jest informatykiem. Jest prędzej koordynatorem, menadżerem. O! Przy tobie menadżer to przemyślałem. Brzmi, wiecie, brzmi, jak chyba. chyba jak się brzmi, brzmi sobie, dumnie, mi dumnie, prawda? No, ale bez przesady też, no. No wiesz, jak ktoś nietechniczny usłyszy, że jesteś menedżerem, no to już wiesz. Szacunek. Ej, mój chodzi. mąż z zawodu jest dyrektorem, jak już z tak, tak, standardami tak, rzucamy, to, tak. to, nie, to, to, to nie o to chodzi. No dobrze, to myślę, że jakby temat nie tyle wyczerpaliśmy, ale myślę, że dość, dość zgrabnie omówiliśmy, więc przejdźmy do podsumowania. Na początek. To, to pytanie przewrotne, teraz nie będę pytał, we wstępie zadałem takie przewrotne pytanie troszeczkę, no to po co ten, komu ten producent? Myślę, że tu w naszej rozmowie odpowiedzieliśmy trochę na to pytanie, ale też pod koniec powiedzieliśmy, że bez producenta da się żyć, ale da od pewnego żyć momentu jest, byłoby to życie bardzo uciążliwe i wręcz bardzo trudne. Myślę, że ta rola jest potrzebna i też tak jak powiedziałeś, to też zależy od skali. I jakby mnie ktoś zapytał, po co komu ten producent? A ja mówię, bym, bym odpowiedział, po to, żeby gra była dobrze zrobiona. Co ty byś odpowiedział? Jakby ktoś by cię zapytał, po co komu producent? Żebyście nie musieli sami sobie tyłka zawracać. Super. Jak mi poszło? Może super, być tak? Super, no. <laughs> tak, tak. O to chodziło. No dobrze. I też w naszej rozmowie poruszyliśmy dla kogo jest ta praca. I mhm. to też, też wspomniałeś, że tak naprawdę wiedza techniczna się przydaje, ale jakby nie jest jakby warunkiem koniecznym, jest bardzo dużo rzeczy ułatwia, nie jest warunkiem koniecznym, ale też o tych czterech punktach wspomniałeś, że to musi być osoba, która lubi się uczyć, jest ciekawa i też myślę, że osoba, która potrafi dość szybko podjąć decyzję, tak jak mówiłeś o tym prioryty, priorytyzowaniu, źle to powiedziałem, ale trudno, że, że, że też osoba, która, która potrafi Podjąć tę decyzję i też potrafi, wzi potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność. Mhm. Ale też wiesz co? Bo tu jest balans. Bardzo ważne jest to, co powiedziałeś. Mm, bardzo cenione jest, szczególnie u producenta, to jeżeli potrafi wziąć odpowiedzialność, coś zrobić, ale z tym łatwo przesadzić. Producent z czasem uczy się, kiedy trzeba eskalować i pójść do zapytać: Ale czekajcie, czekajcie. Stefan i Maryśka chcą zrobić to, wydaje mi się, że to jest ten, ale pomóżcie mi, bo pierwszy raz mamy taką sytuację. No oczywiście Tomek, to jest bez sensu. Weź to ukryć. Albo, nie, 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 szczerze mówiąc ja nawet z nimi gadałem, to lepiej jak będziemy mieli to, ale przynajmniej nie skrzani się tamto. Trochę tu jest balans, wiesz, fajnie być samodzielnym, ale jest dużo przypadków, kiedy jednak trzeba i nie ma recepty na to, to jest trochę jak wychowywanie dziecka, nie ma, wiesz. Tak. Książki, któreś stało, opisz. Jasne. I kontynuując mój, mój elaborat, też. No przepraszam, przepraszam. E, nie, nie, właśnie, dobrze, że przerwałeś, bo to ty tu wiesz. Ja, tu, ja sobie elaboruję, wiesz, sobie dywaguję, czy, a ty możesz mnie jak najbardziej poprawiać, jeżeli e, jak, jakąś masz wątpliwość co do tego, co powiedziałem. To o to chodzi. O to chodzi. I też to moim zdaniem, też fajnie w trakcie rozmowy powiedziałeś, że to nie musi być osoba medialna. Nie musi być to osoba, która jest, jest jakby wszędzie i, i, i ją widać gdzieś tam na zewnątrz, na świeczniku, ale też z drugiej strony powiedziałeś, że to musi być osoba, która potrafi wyjść ze swojej strefy komfortu. I to myślę, że też jest bardzo bardzo ważne. Wydaje mi się, że w każdej wy... domenie Game Devil. To jest istotne, ale akurat w tej chyba najbardziej. Tak, chyba. Bo, bo dotykasz tak naprawdę wszystkich części w, mm. y, w części produkcji, więc, więc w każdej gdzieś tam ze Najbardziej stereotyp... nie znasz się na każdej z nich, o, bo jak właśnie. jesteś modelarzem, to się bardzo dobrze. A tutaj dotykasz wszystkiego, a siłą rzeczy jesteś najmniej. Najgorszym specjalistą w porównaniu do zespołów, z którymi rozmawiasz. Także no tak, tu trzeba być tak, poza, tak. poza. No I więc myślę, że to są, to są jakby najważniejsze rzeczy, które musi mieć potencjalny producent. Jeszcze jedno pytanie ci zadam na koniec. Czy myślisz, że, że w, w tej roli, albo którą masz obecnie, albo producenckiej, dotrwasz do emerytury? Dobre pytanie. Wiesz co? Przed naszą rozmową wpadło mi do głowy, żeby sobie coś przemyśleć i zapomniałem tego zrobić chyba herbatę akurat piję, czy coś nieważne. Wydaje mi się, że w Hogach w tej chwili to już jest najdłuższa praca w Game Dewie, jaką mam. Jest 5,5 ,5 roku ponad już no nieważne, ale tak mi się wydaje. I ja nie widzę jeszcze tutaj, żeby to się miało Wiesz, życie oczywiście jest różne. Sytuacje się w życiu zdarzają takie, że nie wszystko można przewidzieć, ale mi się bardzo dobrze pracuje. Czy jestem producentem, czy dyrektorem produktu, wszystko jedno, ale to, o czym mówiłem, się nie zmieniło przez te kilkanaście lat, że ja praktycznie codziennie się czegoś nowego uczę, a właściwie nie codziennie, bo tak wiecie, są te dni, kiedy jest luźniej, kiedy jest trochę bardziej spokojnie i fajnie, że one są, ale to już jest, w każdej pracy powinno przynajmniej tak być, ale Poza tym wydaje mi się, że jeżeli to tak będzie wyglądało w takim tempie, z taką dynamiką i z taką ciekawością, i z takim natężeniem pierwiastka przygody, to tak. Absolutnie widzę to, że mógłbym że mógłbym. Zresztą kiedy, kiedy, kiedy emerytura, bo jedna sprawa to kiedy ja będę miał wiek emerytalny też z 20 no tak, lat, ale, tak. Tak ale, ale druga sprawa to jest to, kiedy będę chciał. Mhm. To też się też się też się okaże, bo wiesz. Yy. Zobaczymy. Ja też chyba o tym wspomniałem, że ja też nie jestem człowiekiem, który robi to wszystko, żeby kiedyś założyć własne studio. Jest bardzo wielu takich deweloperów, który ma takie marzenia i ambicje. Ja nim nie jestem. Dlatego też może łatwiej mi będzie właśnie myślę, w ten sposób, że znajdę sobie coś do nauczenia. Tutaj koniecznie mam gdzieś tam. Ta, ta, ta trawa jest zieleńsza gdzieś tam dalej. Nie, nie bardzo miałem takie, takie potrzeby. Nawiasem mówiąc, czytałem taki wywiad, który udzieliłeś Eurogamerowi z 2018, w 2018 roku, gdzie napisane było, że jakby twoja odpowiedź była, że za 5 lat widzisz się pracującego dalej we Flying Wild Hawk. To było 5 lat temu, przypominam. 18,5 lat. A widzisz? Tak, i to ci i to się wrzesień. udało. Gratulacje. <laughs> bardzo dziękuję. no widzisz? Tak. A faktycznie możemy poświętować. Nawet nie wiedziałem, że sobie wtedy to obiecałem, a tu się. Dziękuję ci, że, że ten, nie miałem pojęcia. Trochę y, temu przeszłemu Tomkowi teraz mogę pogratulować, że szklana kula zadziałała. Tak, udało no ci się, gratuluję. Super. No dobrze, y, więc myślę, że możemy powiedzieć, że producent jest potrzebny, że ta rola jest bardzo ważna. Proszę szanować producentów, bo. Bez nich zginiemy. No, Musiałem powiedzieć, że szybko odchodzą. E, <laughs> Nie. Mateusz, zanim skończymy jeszcze, ja chciałem tylko dodać, że jestem fanem Kadukowa. Bardzo się cieszę, że robisz to, co robisz. Uważam, że jesteś świetnym człowiekiem, żeby to robić, bo masz e, charakter, sposób, w jaki się z tobą rozmawia, obcuje, energia bardzo dobra z ciebie jest. Bardzo bym chciał, żebyś, już mówiąc o tych pięciu latach, żebyś jak najdłużej mógł to robić, żeby to się rozrosło. E, bardzo kibicuję Twojemu miejscu w sieci, w świecie i temu, co sobie wymyśliłeś i co robisz. Wiem, że dużo VR-u obskakujesz, ale skoro rozmawiamy dzisiaj, to na pewno masz też chrapkę na zupełnie inne tematy. Życzę Ci tego i trzymam kciuki. się zaczerwieniłem. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. No, jestem zaszczycony, że z Twoich ust takie słowa padły. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dla mnie była bardzo pouczająca. I mam nadzieję, że dla Was, moi mili widzowie, również. Także jeszcze raz, Tomek, bardzo Ci dziękuję. A... Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Czy tam coś tam. Trzymajcie się. Cześć.